Już na marginesie można to jako głos w dyskusji potraktować. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Wiemy, że było kilka pochodów, natomiast wiemy tylko o jednym pochodzie ze zwłokami na drzwiach, że te drzwi zostały zawieszone i zostawione przed prezydium. Chciałam się zapytać, czy istnieją jakieś informacje na temat, jak, gdzie zakończyły się te inne pochody, dokąd one niosły tych zabitych? Tak, tutaj też relacja świadka Barbara Z mówi o tym, że pochód doszedł, pochód, który widział, pochód z tym zabitym niesiony przez torowisko i wyniesiony na ławce czerwonych kosynierów już blisko baraków. Ten pochód doszedł również pod prezydium, ale nie tak daleko jak ten na fotografiach, na wysokość Kwiaciady. Czyli no jeszcze się chyba nie zaczynała elewacja prezydium. Ten zabity do tego był niesiony całkowicie przykryty flagą. Całkowicie był przykryty flagą, też ciemne włosy. No jak widzimy na zdjęciach, flagi nie ma żadnej. Ten jasnowłosy chłopak miał być przykryty flagą od połowy piersi w dół. Więc tych różnic w opisach zabitych, pozwalających różnicować po prostu pochody, jest bardzo dużo. Mamy relację jednak też zebraną przez panią Wiesławę, gdzie mowa jest o tym, że pochód doszedł nawet dalej niż... To chyba relacja właśnie Leona Kaszubowskiego, nie chciałbym się w tym momencie pomylić. Późna godzina, już wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni. On nawet doszedł dalej. Wszedł właściwie na skrzyżowanie z czołgistów. Przepraszam, to jest ulica teraz Józefa Piłsudskiego, prawda? Czyli nawet dalej zaszedł i tam dopiero został rozbity. Pochód z tym jasnowłosym chłopakiem na pewno minął ulicę... Ten na drzwiach to na pewno był pod gdzieś 116, czyli... Na pewno minął ostatnie skrzyżowanie przed prezydium. Czy to tak dalej, tego nie wiadomo. Także o tych końcówkach no, nie wiemy zbyt dużo, ale one też są dosyć wyraźnie tutaj te relacje zróżnicowane co do poszczególnych powodów. Proszę Państwa, jeśli nie macie Państwo pytań więcej. Są jeszcze pytania? Zapraszam, jeśli są pytania, bo będziemy pomalutku kończyli. Zachęcam do nabycia książki. Właśnie, tak jak mówię, powstała po to, by te kontrowersje przedstawić, by w dalszym ciągu prowadzić badania nad grudniem 70 właśnie w Gdyni. Książka jest tam do nabycia. Tak samo dedykacja była u autora. Nie ma pytań już? Ja. Proszę bardzo. Chciałam się dowiedzieć, jak długo trwają Pan materiały do tej książki oraz ile czasu musiał Pan poświęcić na uporządkowanie tych materiałów, na analizę tych wszystkich danych i po prostu na stworzenie tej książki ostatecznie. Jeszcze nie mam na Pani pytania, zwrócę na jedną rzecz uwagę. W tej książce jest moja polemika z profesorem Jerzym Eisnerem. Są wprost zadane pytania panu profesorowi co do kilku kwestii, które pan profesor jest łaskaw w swoich publikacjach przedstawiać. Są to po prostu twierdzenia, na które pan profesor nie przedstawił żadnych bądź bardzo słabe twierdzenia, do których nie przedstawił żadnych uzasadnień, bądź te uzasadnienia bardzo, bardzo słabe. Zachęcam właśnie do... Jaki? Za mało już teraz mam czasu. Przepraszam, proszę wtrącę. Pan profesor wręcz twierdził, że pochód krążył z ofiarą, z drzwiami. Tak, pan profesor używał tak między innymi takiego określenia, że pochód krążył, nigdy nie opisując zresztą tych kręgów zataczanych przez ten pochód, więc to są stwierdzenia zupełnie gołosłowne. Dziwię się, że o tak wysokim stopniu naukowym doświadczony pracownik
IPN mógł między innymi takie rzeczy pisać, chociaż podejmuje tam szereg innych wątków, które pan profesor powinien niewątpliwie nam wyjaśnić. Zwracam na to uwagę. Natomiast ile czasu pracowałem, to tak trudno powiedzieć, bo ja po prostu pracowałem też z przerwami. Obowiązki mi nie zawsze pozwalały. Od zebrania, przyjęcia pierwszej relacji minęły 3 lata mniej więcej do wydania książki, prawda? No, szczególnie ostatnie 2 lata były bardzo, jak gdyby tutaj, pracochłonne. I wielokrotne pisanie ciągle na nowo tych rozdziałów, bo doszedł jakiś element. No to tak jest, jak się nie pisze pod tezę, prawda? Ja byłem zaskakiwany wynikami, które do których dochodzimy. Dziękujemy Państwu serdecznie, dziękujemy autorowi za przybycie tutaj, za prezentację. Dziękujemy Państwu.